Chyba się nagrywa. Witajcie serdecznie, witaj serdecznie Justyno. Dzisiaj na rozmowach wspierających goszczę Justynę Falkowską. Justyna, czy możesz się przedstawić tak mniej więcej szybciutko? Co, kim jesteś, co robisz? Okej, cześć, nazywam się Justyna Falkowska, prowadzę prywatną poradnię holistyczną i mam swój projekt Jesteśmy Wystarczająco Dobre. Generalnie pomagam ludziom pokonać blokady i ograniczenia, które stoją im na drodze do życia w spełnieniu i obfitości. Jakbym miała opisać siebie w dwóch słowach, to bym właśnie powiedziała, że pragnę ludziom dawać poczucie spełnienia i obfitości w życiu. Wiesz, że to jest naturalny stan naszego istnienia. Wszystko, co nie jest spełnieniem i obfitością, jest po prostu czymś, co wymaga, aby to zaadresować i wyeliminować. I są narzędzia, które nam to po prostu umożliwiają. Naturalnym naszym stanem istnienia nie jest walka, bo gdyby to był naturalny stan naszego istnienia, to byśmy po prostu nie walczyli. Naszym naturalnym stanem jest naprawdę spełnienie i obfitość. Więc te dwa słowa chciałabym, żebyś odbiorczyni albo drogi odbiorco zapamiętał: spełnienie i obfitość. I tym się właśnie generalnie zajmuję. Często w kontekście życiowym w poradni holistycznej, ale też w kontekście biznesowym, i stąd projekt Jesteśmy Wystarczająco Dobre, czy Jestem Wystarczająco Dobra. Prywatnie jeszcze dodam, może też, że jestem mamą, więc jakoś tu od czapy nie występuję. Jestem mamą dwójki dzieci i jednocześnie mam dobrze prosperujący biznes i dało się to połączyć tak naprawdę, więc jestem tutaj taką osobą, która jest blisko życia, bo takie mam wrażenie, że ten rozwój osobisty, czy nawet rozwój duchowy, musi być gdzieś blisko życia. Czyli nie jestem jakimś samotnikiem na pustelni, nie gotuję jakichś wywarów z nie wiadomo czego, tak? Jestem normalnym człowiekiem, mamą, żoną, gotuję niechętnie, piorę, prasuję, także normalny ze mnie człowiek. No właśnie. No właśnie, bardzo często jest tak, że jak myślimy właśnie o biznesie, to myślimy, że jak ta kobieta już ma biznes, no to ona już nie pierze, nie prasuje i w ogóle nie gotuje. A tu się okazuje, że zawsze mamy, no te rzeczy są po prostu w naszym życiu. Ale dobra, Justyna, ja Cię zaprosiłam tutaj ze względu na to właśnie, na to jestem wystarczająco dobra. Kiedy rozmawiam z mamami, ale nawet bardzo często jak patrzę się na dzieci, to w tych dzieciach jest taki jakby brak poczucia, że jestem wystarczająco dobry. Że ten rysunek, który zrobiłem, czy zrobiłam, to jest wystarczająco dobry. I tak, z jednej strony dzieci potrzebują aprobaty, tutaj chodzi o takie rozwojowe sprawy, ale bardzo często ja widzę, że w mamach jest właśnie ten brak takiego poczucia bycia wystarczająco dobrą. Co dla Ciebie w ogóle jest to właśnie bycie wystarczająco dobrą? Ja uznaję i przyjmuję, że dziecko do, powiedzmy, może drugiego roku życia ma poczucie, że jest wystarczająco dobre, wie, że wszystko jest dla niego dostępne, czyli jakby w momencie, kiedy jeszcze nie nastąpiło udomowienie, zaprogramowanie, to dziecko ma dostęp do tego swojego boskiego potencjału. Bo później zaczyna się już taki taniec pomiędzy moją boską naturą a ludzką naturą. I w momencie, kiedy sami na pewno wiecie, albo bo jesteście mamami, ale nawet jeżeli nie jesteście, to kojarzycie, jak zachowuje się dziecko, które ma rok, jak ma półtora roku. To dziecko nie jest w stanie przyjąć, że coś jest niedostępne, że to tego nie można, że tego nie wolno, że może właśnie nie jest wystarczająco dobre i reaguje wtedy albo buntem, albo płaczem, tak? Bo walczy jeszcze o swoje. Z wiekiem zaczyna walczyć coraz mniej, czyli przebudza się, tak, z tej swojej boskiej natury i zostaje udomowione, tak? Czyli zaczynają działać po prostu programy, które wgrywają nam inni, rodzice, szkoła, środowisko. I to poczucie bycia niewystarczająco dobrym jakby jest wyuczone. To znaczy, że dziecko kiedyś już prawdopodobnie zaczęło rozumieć, że może jego zachowanie nie jest odpowiednie i stąd doszedł do wniosku, że jest niewystarczająco dobry. Mógł, nie wiem, wcześniej
usłyszeć coś na swój temat i zaczynał się właśnie coraz bardziej wybijać z tej boskiej natury i wątpić w siebie. Więc to nie zadziało się nigdy za jednym razem. To jest proces tego udomowienia czy proces programowania, który zaczyna się najczęściej bardzo, bardzo wcześnie, a w momencie, kiedy dziecko ma już 6, 7, 8, 9, 12, 15 lat, to już jest... tak naprawdę efekt tego, co się zadziało już wcześniej. I tutaj nie chodzi o to, że mama ma się obwiniać, tak, za coś. Mama ma uważać, że to ona dziecku zrobiła. To jest, nie da się tego uniknąć. Każde dziecko, to magiczne dziecko, tak, archetypiczne, magiczne dziecko, które się rodzi i funkcjonuje w swoim magicznym świecie, otrzymuje, tak, pewne rany i staje się dzieckiem skrzywdzonym. Każde dziecko czasem czuje się opuszczone, nie da się tego uniknąć. Więc jest to naturalny stan. Żadna mama nie jest w stanie być taką mamą, która by sprawiła, że to dziecko nigdy nie zostanie zranione. Tak to jest, bo prawdą jest, że też jakby to jest naturalny proces, czyli to dziecko magiczne w końcu musi stać się dzieckiem ludzkim, tak? Dziecko takie boskie musi stać się dzieckiem ludzkim, więc tego procesu nie da się uniknąć, ale to wynika z tego, że to dziecko już kiedyś słyszało, już kiedyś doświadczyło, że to, co zrobiło, może nie rysunek jeszcze, może nie zadanie z matematyki, ale nie wiem, sposób chodzenia, zbyt wolne ubieranie, zbyt szybkie ubieranie, wylanie zupy, daliśmy wtedy znak, że to nam jakoś nie pasuje, że to nie tak się robi, to nie tak jest. I to dziecko to zakodowało, że ten świat, który miał w głowie, że jest wystarczająco dobre, wszystko robi super, wszystko jest świetnie, wszystko jest dla niego dostępne, jest po prostu fikcją. I zderzenie się z tym światem ludzkim jest dla niego trudne i ciężkie. A tak jak mówię, to wszystko, co dzieje się potem, jest już wynikiem tego, co zadziało się wcześniej. Nie wiem, czy myślisz podobnie, Agnieszka? Oczywiście, jesteś ekspertem od tego. Ja ekspertem od dzieci nie jestem absolutnie. Raczej opowiadam o generalnej dynamice, tak, rozwoju i tego, jak to jest, jak te rany powstają, nie? No właśnie, ja się z tobą właśnie bardzo zgadzam. I tutaj tak, dwie rzeczy dla mnie, nie, które powiedziałaś. Jedno to jest to, że mamy się obwiniają, że tu nie chodzi o obwinianie się mam, bo właśnie to jest forma procesu, jest to proces i my jako mamy jesteśmy jakby właśnie tymi osobami, które przewodzą w tym uspołecznianiu, dostosowaniu się do norm społecznych i kulturowych. Więc tak, tutaj nie ma co się obwiniać. No i to jest nieuniknione. Ja pamiętam, jak kiedyś pracowałam z panią, która miała straszną traumę opuszczenia. I to było niesamowite, ponieważ doszłyśmy do źródła tej traumy i się okazało, że mama poszła do kibla, a ona miała, nie wiem, tam miesiąc, dwa miesiące i leżała i minutkę płakała, bo mama poszła do siusiu zrobić, bo mama bez przerwy z nią chodziła. I wiesz, no to nie da się uniknąć traum, tylko właśnie chodzi o to, żebyśmy później jakoś tak potrafiły, nie, z tego wyjść. I jedna sprawa, co ty robisz, albo jak ty robisz, jak ty to widzisz, żeby właśnie twoje dzieci czuły się wystarczająco dobre? Czy miały poczucie, że są wystarczająco dobre? Przede wszystkim swoją postawą, taką postawą, którą ja wyrażam, że jestem wystarczająco dobra. W sensie, nawet jeżeli zrobię coś źle, to tłumaczę im, że na przykład to jest ludzki błąd i po prostu tak jest. I to, że popełniłam taki błąd, czyli krzyknęłam, czyli zrobiłam coś gwałtownego, bo działo się coś tutaj w pracy z jakimś klientem, czy pomiędzy mną a mężem, to nie skreśla mnie jako mamy, nie skreśla mnie jako człowieka, bo w poczuciu bycia wystarczającą albo niewystarczająco dobrą jest tak, że my to uogólniamy, czyli typowa pułapka myślenia, że ja zrobiłam, nakrzyczałam na dzieci, to jestem niewystarczająco dobra. No nie, po prostu nakrzyczałam na dzieci i miałam słabszy moment. Więc tutaj bardzo ważne jest to, żeby właśnie to dzieciom pokazywać, że to ja jako mama jestem wystarczająco dobra, nawet kiedy wylałam na kogoś zupę, albo nie doodkurzałam, albo źle coś doprasowałam, to nie stanowi o mnie. Tak samo w kontekście dzieci, czyli warto zwrócić uwagę na to, że dziecko, które coś zrobi nie tak, nie oznacza, że jest złym dzieckiem. Czyli zawsze warto zwrócić uwagę, że po prostu to, co zrobił przed chwilą, jest
takie sobie, ale ono całe jest nietknięte, nie? Czyli warto zwrócić właśnie na to uwagę, tak pokrótce, tak? Czyli generalnie, jak sprawdzimy, co leży u podstaw różnych naszych emocji, różnych naszych, nie, na początku myślenia, później emocji, a później naszych zachowań, zauważymy, że pod spodem jest zawsze, naprawdę zawsze jedno główne przekonanie pod kątem, co myślę o sobie. I właśnie najczęsto jest to przekonanie, nie jestem wystarczająco dobra. I to jest, my to uznajemy jako prawdę, ale to jest nieprawda, bo wcale wylana zupa czy niedoodkurzany pokój nie oznacza, że nie jesteśmy wystarczająco dobre, tylko po prostu, że niedoodkurzałyśmy pokoju. Więc wszystkie te uogólnienia typu jestem słaba, beznadziejna, niewystarczająco dobra są uogólnieniami. I tak naprawdę jak się temu przyjrzeć i rozparcelować to przekonanie, to ono by upadło. I jest taki piękny proces, którego używałam, w sumie nadal używam, ale już mniej w programie moim rozwojowym, to jest właśnie wytaczanie myślą procesu. I ta kobieta pisze, jestem niewystarczająco dobrą mamą jako główne przekonanie i sprawdza, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. I najczęściej wychodzi, że to jest jedna wielka bzdura. Jedna wielka bzdura, bo prawdą jest, że radzisz sobie teraz w tym momencie najlepiej jak potrafisz. Po prostu to jest nie do zakwestionowania. Gdybyś potrafiła poradzić sobie inaczej, czy potrafił jako tata, zrobiłabyś to bądź zrobiłbyś to. A prawdą jest to, ja również jestem hipnoterapeutką, pracuję regresyjnie i prawdą jest, że te sceny, do których ludzie wracają poniżej 7 roku życia, naprawdę z punktu widzenia nawet tych osób są nieco absurdalne. Tak jak to robienie siku, tak? I teraz ja hipnozy nie stosuję na zasadzie tak, rozdrapmy wszystkie rany, które wszyscy mają, tak, wróćmy do dzieciństwa i taplajmy się w tym cieniu, niech tam nam się dzieje. Tylko właśnie dla mnie hipnoterapia jest narzędziem do tego, żeby pokazać temu człowiekowi, jak bardzo absurdalne jest to, w co uwierzył jego mózg. Jak bardzo absurdalne jest to. I właśnie hipnoterapia w moim wykonaniu nie ma za zadania zostać człowieka tam zostawić z tą sikającą mamą, w tym płaczu, tylko właśnie wyrwać go z tego snu, że to nie jest już to życie, to jest w ogóle inne życie. To tak, życie toczy się tu i teraz, nie? Także zdecydowanie to poczucie bycia niewystarczająco dobrą jest podstawowym uczuciem, nie jest prawdziwe, jak również 90% naszego oprogramowania. To nie jest prawda. To jest tak zwany human consciousness, czyli ludzka świadomość. Ona nie ma nic wspólnego z boską świadomością, ale jak sobie nie poradzimy z human consciousness, czyli z ludzką świadomością, to ta boska nigdy w życiu nie dojdzie do głosu. No i właśnie to jest to, że najpierw, to znaczy tak, że my jako mamy, znaczy tak, bardzo mi się to właśnie podobało, że to co mówiłaś o tym, że nam się wydaje, że jeżeli coś się stało, to my teraz już tego nie możemy zmienić. I teraz moi rodzice byli tacy, mi powiedzieli, że ja właśnie jestem niewystarczająco dobra, piękna, zgrabna, młoda i w ogóle. Mhm. I teraz ja w to wierzę. Właśnie chodzi o to, żeby przyjrzeć się temu i zobaczyć, no ale zaraz, czy to jest prawda, czy to do dzisiaj jest prawda? I właśnie wtedy bardzo dużo ludzi mówi, o kurczę, przecież to nie jest prawda, to jest w ogóle przekonanie, które mi tam powtarzał ktoś i ja to biorę. No nie, ja już tego nie chcę, mi to nie służy, nie? A jeżeli właśnie robimy to wszystko, przyjmujemy to tak podświadomie i to tak w naszej podświadomości jest, to my po prostu to dajemy dalej, przekazujemy i żyjemy tym. Dokładnie. Boli wyciąganie tego, że jestem niewystarczająco dobra, że właśnie nie nadaje się, że nie mam znaczenia, że w ogóle to boli. Ale jak się temu przyjrzysz, to potem mówisz, o kurde, no ale to nie jest moje, to nie jest o mnie w ogóle. Nie? No tak, no to znaczy generalnie rozwój osobisty bardzo promuje, tak,
gdzieś tam dochodzenie do dzieciństwa, do tego, co się tam wydarzyło, ale tak naprawdę całe nasze życie wtedy i część osób duża, nawet w rozwoju osobistym, całe swoje życie prowadzi z poziomu właśnie tego skrzywdzonego dziecka, czyli wounded child, które cały czas tak żyje tymi ranami, które się tam wydarzyły. W ogóle nie może tego zostawić za sobą, tylko żyje tymi ranami, nie? I tylko rozpamiętywaniem tym tego, co jest tak naprawdę złe, z zupełnym pominięciem tego, co jest dobre w nas, nie? Więc żeby nauczyć dziecko nie bycia kolejnym skrzywdzonym dzieckiem, samemu trzeba się wybić z tej świadomości skrzywdzonego dziecka, tak? No właśnie, a my czasami jako skrzywdzone dziecko wychowujemy nasze dziecko i też je w pewien sposób krzywdzimy, nie? Bo albo powielamy to, co robią nasi rodzice, albo chcemy robić coś zupełnie innego, przeciwnego, co jest w zasadzie tą samą stroną tej samej monety. Zdecydowanie. Ja bardzo często właśnie widzę rodzicielstwo jako taką formę po prostu samorozwoju. I właśnie ja nie, dla mnie nie jest to, że ja mam jakieś właśnie dziecko zranione i teraz ja żyję tym dzieckiem, czy muszę to dziecko jakoś uleczyć, tylko bardziej przyjmuję taką postawę, że dorosłego, który widzi, że coś się tam podziało w życiu, że jest to jakieś doświadczenie i okej, okay, ale od dzisiaj ja zupełnie coś innego robię, nie? I nie wiem, wydaje mi się, że właśnie jeżeli w momencie, kiedy pracujesz nad sobą, to też masz szansę stworzyć nie? Tego nowego człowieka, tego młodego człowieka, jako taką właśnie jednostkę, taką samodzielną, doskonałą. Znaczy doskonałą, on nie jest doskonały, tylko że właśnie z takim poczuciem właśnie tej doskonałości. No tak, generalnie tak. No, trzeba ze sobą pracować z tym, co jest tu i teraz i ta droga się tak naprawdę też nigdy nie kończy, co nie? Czyli znowu, jeżeli będziemy mówić właśnie o tym rozwoju, to rozwój zakłada złą rzecz, że teraz jest coś z tobą nie tak, nie? Więc w sumie znowu masz takie poczucie bycia nieperfekcyjną, coś tam jeszcze jest niezrobione, tak? Już jesteś w rozwoju osobistym, otwierasz jedne drzwi do ustawień systemowych, tam ci mówią, że babcia zdradziła dziadka 75 tysięcy lat temu i teraz ty masz traumę, potem idziesz na do totalnej biologii, okazuje się, że prawe kolano boli cię przez wujka, stryjka, dawnego wujka, cioci Alinki, później idziesz na hipnoterapię i okazuje się, że mama sikała za długo, później idziesz do, nie wiem, do innych, do, nie wiem, na tarota i okazuje się, że jakaś tam ciemna przyszłość jest przed tobą. Generalnie no, rozwój osobisty właśnie zakłada, że istnieje w nas dużo do zrobienia złych rzeczy, musimy tam strasznie dużo przepracować, teraz to jesteśmy kupą, ale jak pójdziemy na ten warsztat, to możemy stać się mniejszą kupą, a jak na następny, to jeszcze mniejszą. I tak otwieramy te komnaty, jedna się otwiera, druga się zamyka, jedna się otwiera, druga się zamyka i tak po prostu ciemnym korytarzem w tym rozwoju osobistym, jak kret, cały czas ryjemy po prostu, jeżeli nawet w nim jesteśmy. Więc tutaj ten rozwój osobisty faktycznie jest potrzebny po to, żeby się nawet wzmocnić. Na przykład praca z samą duszą na przykład jest fajna, ponieważ pomaga nam zrozumieć to, kim jesteśmy, ale też żeby ten rozwój nie wynikał z braku, tak? Czyli nie wynikał z tego, że czegoś ja nie mam, coś jest we mnie nie tak, ja jestem popsuta, okropna, coś mnie blokuje, nie wiadomo co, ale coś mnie blokuje, tak? Czyli żeby tak ten rozwój przebiegał z takiego poczucia pełni, właśnie takie poczucie, że jestem wystarczająca tu i teraz, daje takie poczucie pełni, tak? Ja jestem wystarczająco dobra, ale chciałabym, nie wiem, pełniej wykorzystać mój potencjał, to nie jest działanie już z braku. Nie wiem, moje życie jest kupą, pójdę na warsztat i się nie stanie. Nie, ja już teraz mam wszystko, czego potrzebuję, żeby to wykorzystać i chciałabym to wykorzystać na jeszcze lepiej, jeszcze bardziej, żeby jeszcze lepiej wychować moje dziecko, tak? Ale teraz już jestem wystarczająco dobra, teraz już robię wszystko najlepiej, jak potrafię. Zawsze można bardziej, oczywiście, tak? Więc ten niech rozwój osobisty stanie się takim naprawdę czymś, co nie ma nas zbawić, a raczej dotrzeć do tego naszego pełnego potencjału, nie? Czyli żeby on nie wynikał z braku. Żeby nie wynikało z braku czegokolwiek.
Zmienia perspektywę, nie? Bo właśnie mi się wydaje, że wiele rzeczy robimy właśnie z braku. Na przykład moje dziecko skacze i potem albo dziecko krzyczy, bije, awanturuje się i wtedy ja szukam rozwiązania, bo coś jest właśnie nie tak. Bo jakby wychodzę z braku, ale nie wychodzę z tego, że no, jest to najlepszy sposób, w jaki moje dziecko coś mi chce komunikować. Jeżeli ja wyjdę z tego założenia, to wtedy mi jest dużo łatwiej zobaczyć możliwości. Kiedy ja mówię, o Jezu, moje dziecko skacze, ja teraz co ja mam z nim zrobić? Wejdę w słowo. Nie, że ja mam takie grzeczne dzieci, co nie? Ale drugie mam właśnie w ogóle bardzo wysoko wrażliwe i tak dalej. No i tutaj też bardzo ważna jest postawa. Czyli jeżeli, bo tutaj co się dzieje, jaka jest dynamika w głowie mamy. Dziecko skacze i ja już wchodzę w rolę ofiary. On mi to robi. To jest znowu archetyp cienia, tak? Archetyp czy głos strachu, który w nas mówi, tak? On mi to zrobił, dlaczego on mi to robi, nie poradzę sobie, tak? Czyli dziecko nasze walczy w tle z naszym dzieckiem i z naszą ofiarą i wtedy jemu też jest trudno wyjść z tego. Bo my weszliśmy w rolę dziecka, czyli już jesteśmy z nim, a on potrzebuje mamy. I zamiast wejść w rolę właśnie wojownika, który to zróbmy coś z tym, tak? Pogadajmy, dowiedzmy się, o co ci chodzi. My wchodzimy w rolę ofiary i koniec, się wycofujemy z tego, tak? No właśnie, a ta ofiara też się odzywa w nas, bo to są różnego rodzaju rzeczy, które mamy z dzieciństwa, z których sobie nie zdajemy sprawy, że ktoś nie robi mi na złość, tylko że on po prostu tak się zachowuje. Nie akceptujemy. Nie, ja to tak widzę. I później właśnie ja wtedy widzę, że to dziecko mi robi i ono właśnie nie je, nie śpi i skacze. Ale widzę tego jako formę ekspresji, czy właśnie pokazania mi czegoś. Jakiejś formy nauki, bo nie wiem, dla mnie bycie właśnie rodzicem, rodzicielstwo, to jest taka właśnie forma nauki cały czas, że to dziecko coś mi mówi, coś mi chce pokazać, coś w zasadzie też o mnie, no o sobie, ale to też jest o mnie, bo tutaj jest właśnie, jeżeli on mówi o sobie, to mówi, przez to mówi moja akceptacja tego jego. Nie, jak ty to widzisz? No tak, generalnie dzieci też pochłaniają dużo emocji gdzieś tam rodziców, tak? Więc na pewno da się znaleźć jakiś wspólny mianownik, czemu tak jest, tak? Albo właśnie jest chora, albo czegoś mu brakuje, albo to są nasze gdzieś emocje, więc warto się właśnie temu przyjrzeć. Dobra, teraz jeszcze tylko taka jedna rzecz, żeby właśnie też, no bo jak będziemy mówić, że się temu trzeba przyjrzeć i to trzeba akceptować i tak na spokojnie, to znowu może się rodzić poczucie winy, że nam się to na spokojnie nie udało, no bo jakby tak. Będzie różnie, tak? W sensie, no ja nie uważam, że istnieje metoda, albo wręcz uważam, że jeżeli istnieje, to jest dość niebezpieczna, która by wykasowała z nas emocje. Więc to jest totalnie normalne, że wchodzisz w to, nie wiem, czasami poczucie bezradności, bezsilności, czy płaczesz, tak? Więc to są normalne reakcje, trzeba się przyjrzeć temu, co jest pod spodem, a pod spodem jest najczęściej właśnie, nie wiem, właśnie małe dziecko w nas albo ta ofiara w nas i szybko się z tamtego wybić, nie? Czyli uwolnić te emocje, popłakać jak się chce, też gdzieś tą złość wyładować na jakimś spacerze, w lesie, nie wiem, w samochodzie pokrzyczeć. Dotrzeć do tego, co tak naprawdę nas zabolało. Najczęściej, kiedy dziecko płacze, to boli nas właśnie to pierwotne przekonanie, że nie jesteśmy wystarczająco dobrze albo że coś skiepściliśmy, ale potem wybić się z tego. Wybić się z tego myślenia, które nic nie wnosi tak naprawdę. Poza tym, że stawia nas w jeszcze głębszej roli ofiary czy tego dziecka, a to dziecko w jeszcze gorszej sytuacji, nie? I tutaj to trening tego wymaga, tak? Żeby to umiejętnie zrobić, żeby nie zejść tam w dół, tak, do tej ofiary, do tego dziecka, do tego, co nas nie wspiera i nie zostać tam, tylko szybko uwolnić emocje, szybko się wybić z tego i przejąć odpowiedzialność i kontrolę, nie? No właśnie, dobra, to na tym będziemy kończyć i ja bym właśnie z takim
Właśnie tak, tak, uważam, że to jest chyba takie fajne, takie zakończenie, że ja, będąc wystarczająco dobrą, ja mam prawo do tego, żeby się złościć, mam prawo do tego, żeby płakać, żeby być bezsilną, bezradną, ale jednocześnie jest to i tak moje prawo, jakby też obowiązek, zobaczyć tą moją bezradność, ten mój strach, tą moją złość, przytulić ją i właśnie wybić się z niej, zobaczyć, no dobra, ale to nie jest to, co... Emocje są naszym, są częścią naszego życia, są częścią ludzką naszą, więc nie możemy się ich pozbyć, ale możemy nad nimi zapanować, czy pozwolić sobie im przejść i wtedy już mamy, nie, takie czyste morze. Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Dobra. No to na tym skończymy. Dziękuję Ci jeszcze. Dzięki Wam. Kłaniam się. Trzymajcie się. Bardzo dziękuję. Wszystkim dziękuję za uwagę. Pa, pa. Pa, pa. Zaczekaj, jak ja to ten... Hej.